to. Po raz pierwszy Aeroklub Częstochowski zorganizował zawody smyki na start. Ideą tych zawodów jest to, by zgromadzić w jednym dniu dość liczną grupę dzieci i młodzieży i przeprowadzić zawody z wykorzystaniem bardzo prostych modeli szybowca PW5. Po raz pierwszy w historii naszego kraju te zawody są rozgrywane równolegle w trzech różnych miastach i nazywają się właśnie pierwszą mini olimpiadą szybowcową smyki na start. Można to traktować jako małe mistrzostwa Polski w klasie światowej. Każdy z uczestników samodzielnie stara się złożyć model PW5 smyka. Te modele są identyczne, żeby wyrównać szanse. Po złożeniu modelu uczestniczymy w rywalizacji sportowej. Każdy wykonuje po 5 rzutów. Sumy tych rzutów są zliczane i wyłaniamy zwycięzców. Rajda polega w rzucaniu i w budowaniu. No właśnie, co jest trudniejsze? Budowanie. Dlaczego? Bo trzeba patrzeć... Dużo elementów jest i kleić mocno trzeba. Nie wiadomo, co, jak to się układa. A mój tata nie wziął instrukcji i musiał całego rozwalać od początku, i bo od początku budować. Aha. A tobie też dobrze poszło, czy też trzeba było zmieniać coś? Też, babcia źle zrobiła. Co babcia źle zrobiła? Bo jak miała być z innej strony, przypięła, wiesz, jeden element. Bardziej wolę rzucali, ponieważ rzucali to przyjemność, a przy sklejeniu było dużo kłopotów, zwłaszcza z klejem. Co ten klej robił, że taki kłopot z nim był? Ponieważ, że jak brałam klej, to później musiałam bardzo dokładnie myć po nim ręce. Sklejanie mi fajnie poszło, bo nie kleiły mi się łapy, bo brałem kawałek pianki, rozsmarowywałem wtedy. No, tak to mi też poszło. Miałem w sumie 64,99. Mój ostatni rzut był najlepszy, 16 metrów. No i co? Trzeba puszczać prosto i spokojnie. Nie trzeba tak, bo ci poleci gdzieś indziej, tylko po prostu spokojnie, prosto. Fajnie było najpierw montowanie, potem rzuty. Co było trudniejsze? Według mnie montowanie. Dlaczego? Bo więcej, ale przy tym można się też było fajnie ubawić, uśmiać. A samo rzucanie to jakąś technikę trzeba mieć, żeby daleko poleciał? Myślę, że każdy ma swoją, po prostu rzut daleko. Przez kilka lat wcześniej chodziłem na modelarnię, byłem modelarzem takim aktywnym. No teraz aktualnie miałem przerwę, taką okołoroczną. No ale stwierdziłem, że warto byłoby sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. No i wystartowałem w tych zawodach tutaj. Jak na mój pierwszy raz na takich zawodach czy coś, ogólnie bardzo dobrze się bawiłem. Nawet jak dostałem słaby wynik, to i tak dużo frajdy. Dla mnie to było pierwsze spotkanie z modelarstwem takim. Wynik mój nie był najlepszy, bo pierwszy raz, ale bardzo dobrze się bawiłem i na pewno w następnym roku, jak będzie, to przyjdę i będę się znowu bawił.
Ta impreza dedykowana jest czterem grupom wiekowym, dzieci do lat 6, 9, młodzież do 12 i 16. Pomysł jest taki, żeby w dzieciakach również już od najmłodszych zaszczepić troszeczkę lotnictwo, może modelarstwo, bo tak naprawdę większość osób od tego zaczyna. Jest zima, więc dzieciaki w większości spędzają to w domu, przed komputerem. Chcemy ich od tego odciągnąć. Chcemy, żeby troszeczkę ruchu, aktywności, stąd taki pomysł. Jestem zachwycony, także jesteśmy, powiedzmy, zmęczeni, ale jakoś żeśmy to ogarnęli. Może nie wszystko wyszło tak, jakbyśmy chcieli, ale bardzo chcieliśmy podziękować rodzicom, którzy pomagali mierzyć wyniki, bo naprawdę w przeciągu 2-3 godzin zarejestrować, wypisać dyplomy, pomierzyć rzuty, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z rzutami, które są, kwalifikują się do powtórzenia, czyli zetknięcie z przeszkodą, z modelem innego zawodnika. Udało się to dzięki pomocy ludzi dobrej woli, że tak powiem, ogarnąć. Frekwencja dopisała, zakładaliśmy minimum 100 zawodników, jest 97, więc jesteśmy zadowoleni. Efekt został osiągnięty. Zapraszamy, mamy zamiar robić tą imprezę cyklicznie, co roku, więc zapraszamy na następne zawody, również mikołajkowe.